Hej, siemanko. to jest 16. Witam was w kolejnym odcinku testowania energetyków na kanale. Energetykiem testowanym się jest Zombie Attack. Jest to energetyk yy, z Niemczech jest to czerwona, pomarańcza i cytryna. Jest tutaj 10 g cukru na 100 ml, czyli w całej puszce mamy 50 g cukru, bardzo dużo. Już mi się to nie podoba na start, że jest tak dużo cukru. Jak widzicie, tu jest tak. Davon Zucker 10 g. Nie, wiem, czy będzie widać jest dawon cukier, 10 gramów. Szkoda, że tyle cukru. To jest ogólnie bardzo niezdrowy energetyk. Znaczy, energetyki w ogóle są, nie, są niezdrowe. I raczej jeśli ktoś tutaj teraz chce się, tak nie wiem, zdrowo odżywiać albo unikać cukru, no to, nie, no to nie, nie polecam pić tego energetyka. Sprawdźcie smak. Mam nadzieję, że będzie taki kwaśny. Taki kwaskowaty, bo jest tu czerwona pomarańcza z cytryną. U. Możliwe, że jest tu tak duża ilość cukru, bo smak jest taki, taki kwaskowaty, fajny, przyjemny posmak. Dlatego pewnie jest tutaj tak dużo cukru, żeby jakoś te smaki się właśnie tutaj w tym energetyku, żeby się tak, wiecie, tak, żeby się te nuty smakowe wyrównywały, no bo wyrównuje się tutaj smak ten kwaśny z tą ilością cukru, no, 50 gramów cukru w całym energetyku. Przejebane, jak dużo cukru tu jest. Jeśli chodzi o energetyki z Niemczech, no to ja właśnie jak patrzę na te energetyki, jak to wygląda tam sytuacja, właśnie, za... no na przykład w Niemczech, no to jest chujowo, bo to, wiecie, jak ogólnie Monstera kupuje się w Polsce, Monster ma tam około 5 g na 100 ml. co jest dużo, bo jest wtedy 25 gramów cukru, ale w tej puszce mamy... Takie dwa monstery, jeśli chodzi o cukier. Miligramów kofeiny mamy tutaj 32, czyli w całej puszce mamy sto, 160 mg kofeiny. To jest akurat standardowa ilość kofeiny. Dobra, jeszcze łyczka wezmę. Wystawiam to na te 5,5 na 10, bo jest za dużo cukru. 50 gramów cukru to jest naprawdę mordercza ilość. To jest bomba cukrowa. Taka, co której będę starać się unikać, jakbym był w Niemczech, to nikt nie chciałbym już kupować tego energetyka ze względu na ilość cukru. Ale jest przyjemny smak, bo jest fajny smak, taki cytrusowy. Ja lubię właśnie, jak energetyki jest o smaku cytrusów. Jak jest na przykład czerwona pomarańcza z grejpfrutem to jest w ogóle wtedy bajka. A... Jeśli chodzi o energetyki z Niemczech, to, to znaczy energetyki w ogóle z innych krajów, na ten przykład z Niemczech, z Niemczech to energetyki e, właśnie niemieckie no kiepsko wyglądają, jak widzicie z, y tam dopiero mają niezdrowe energetyki. U nas monstery są uznawane za niezdrowe bomby cukrowe, ale jak w Niemczech są takie energetyki, takie wiecie, bomby yy, cukrowe, takie. Jeżeli mamy dwa monstery w jednej puszce, to. Jakbym był w Niemczech, to nie, nie piłbym żadnych energetyków, energetyków. No, chyba że byłby jakiś zwykły monster albo, albo jakiś Red Bull. Tutaj mamy zdecydowanie za dużo cukru. Nota 5,5 na 10 wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem, Lajkujcie filmy, udostępniacie filmy znajomym. Być może właśnie. Oj, przepraszam. Być może właśnie znajomi lubą oglądać takie recenzje. Recenzje energetyków z zagranicy, bo jak widzicie, staram się też. Yy... Do tych recenzji, mało tego, że recenzuję energetyki, na, tutaj dostępne na rynku polskim, staram się też, żeby te energetyki były z zagranicy, jak widzicie mam teraz energetyka z Niemczech, to już jest drugi, który dla Was recenzuję, miałem akurat przywiezione, bo mnie akurat coś załatwił, miałem tylko dwa, to jest akurat ten drugi, jak będę mieć możliwość, to jeszcze załatwię tutaj, nie wiem, no tak z sześć puszek, będzie fa sześć fajnych filmów, także wielkie dzięki Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, z Miauska16, widzimy się w kolejnej recenzji na moim kanale. Cześć!